Cześć, witam w kolejnym odcinku Szybkim Okiem Eksperta. Dzisiaj zajmiemy się recenzją Peugeota 2008 GT Line, czyli jedno z najwyższych wersji wyposażenia, przynajmniej na rynek brytyjski, jeśli chodzi o 2008. No i zaczniemy troszeczkę nietypowo, bo od rozmiaru bagażnika, co jest moim zdaniem całkiem ciekawe, ponieważ sam bagażnik ma 350 litrów, natomiast nie wydaje się aż tak duży i ma parę rzeczy, które zdecydowanie wypadałoby zmienić. Dobra, zobaczmy. Ok, czyli jak widzicie sam bagażnik, no pierwszą dziwną rzeczą jest to, że ta tutaj półka w żaden sposób nie podnosi się do góry razem z tylną klapą, więc już wam zaraz pokażę, co to oznacza. Oczywiście samą półkę można wyjąć, jeżeli chcemy. I wtedy bagażnik prezentuje nam się tak. Natomiast przygotowałem parę toreb, żeby zobaczyć, jak to po prostu będzie wyglądać. Więc tak. Tu mam taką dosyć dużą, typową siatkę z zakupami. Dosyć sporymi. Wchodzi całkiem spoko. Tu mam torbę z ubraniami. Ogółem nie jest jakoś rewelacyjnie, tak? No siedzenia się składają, co wam zaraz pokażę. No ale ogółem jest ok. Tu mamy kamerę cofania, dwie lampy podświetlające, tablicę rejestracyjną, no tutaj wiadomo, wsteczne i tak dalej. No nie jest źle, nie jest źle, wam powiem szczerze. Całkiem mi się to podoba. Tutaj są jeszcze te kotwiczki, takie anchor points. No i to właściwie tyle. No tu mamy taką, możemy sobie apteczkę włożyć, która w Wielkiej Brytanii nie jest wymagana akurat. No i to tyle. Dobra, teraz usiądziemy sobie z tyłu, zobaczymy, jak to wygląda z tyłu. Ja mam 1,85 m wzrostu, także sam jestem ciekaw. Siedzenie z przodu sobie przestawiłem tak jak ja siedzę jako kierowca, więc zobaczmy, jak to wygląda z tyłu. Okej. Niespecjalnie dużo miejsca, muszę przyznać, tu nawet nie ma się czego złapać, tu wam zaraz środek pokażę, ale ogółem no nie jest źle. Zobaczmy, aha, dobra. Siedzimy z tyłu. O! I przyznam szczerze, że jeśli chodzi o na miejsce na głowę, dzieci mogą nie być zbyt zadowolone, ani psy, ale no nie jest źle, nie ma takiej tragedii, przyznam szczerze. Myślałem, że będzie gorzej po prostu. Tak to wygląda z tyłu. Może to przerzucimy na tył. Także tak, tu mamy sterowanie elektryką szyb. Tutaj jest ten panoramiczny szyberdach. Tu zaraz odsuniemy. Tutaj oczywiście drugi elektryka, czyli no w GT Line. No tu mówię, to dziwi mnie troszkę, że nie ma uchwytów. No można tu zawiesić sobie oczywiście jakiś wieszaczek. No i tu mamy jeszcze lampki z tyłu, tak, jeżeli chcemy sobie włączyć, to możemy sobie włączyć takie ledówki. Tutaj oczywiście, czy chcemy włączyć non-stop, czy tylko przy drzwiach otwartych i tak dalej. No fajnie, że dzieci mają z tyłu lampki, jeżeli ktoś o tym myśli w ten sposób. Także nie jest źle. Moim zdaniem na plus. No oczywiście z tyłu mogą być troszkę więcej miejsca na nogi, tak jak mówię. No ja siedzę tak jak siedzę i troszkę mogło być lepiej, ale nie ma dramy, przyznam szczerze. Tutaj podłokietnika brak, także tu nic niestety nie wymyślimy. Tu w ogóle, jeśli chodzi o podłokietniki, to troszeczkę poruszymy ten temat za chwilkę. Tu mamy gniazdo zapalniczki, jeżeli 12V, jeżeli chcemy sobie coś podładować. No ale to by było w sumie na tyle. Teraz złożymy fotele. Fotele się składają 60-40, nie ma skichacza, nie możemy przerzucić w żaden sposób sobie nart czy jakichś długich elementów, no musimy cały fotel złożyć, niestety lub stety, no wiadomo, z drugiej strony to też tutaj jest taki chwycik, bam, i jedziemy z całym tematem i mamy dostęp do bagara. No i tu mamy przód auta, całkiem fajnie to wygląda. Moim zdaniem, no, w tej wersji GT Line, wiadomo, mamy troszeczkę inne felgi i tak dalej.
Fajnie, że są relingi dachowe. Tu troszkę nie rozumiem za bardzo, dlaczego to jest ten czarny element. Bum. Ale no, naprawdę fajnie to wygląda. No jest to większa po prostu 208 na większych kołach podniesiona, ale no przyznam szczerze, że jak na mini SUV segmentu B to jest naprawdę dobrze, jest naprawdę zacnie. Bardzo fajny design, mi się podoba. Przyznam szczerze, że na pewno bardziej niż 108, którą recenzowałem niedawno. Więc co, może zajrzymy do środka i zobaczymy, co tu się dzieje. A dzieje się tu bardzo dużo. Dzieje się tu na pewno bardzo dużo. Tu mamy taki wyświetlacz na środku, możemy sobie zmieniać, jeżeli chcemy. Pokazuje nam średnie spalanie, spalanie na ostatniej trasie i tak dalej. Jakie radio mamy włączone, przebieg, a nawet nawigację, bo nawigacja tu oczywiście jest, ale mamy tutaj opcję też pokazywania trasy tu na środku. No i prędkościomierz, obrotomierz i drugi prędkościomierz tutaj też. Auto ma na chwilę obecną przejechane 2239 mil, czyli no właściwie jeszcze się dociera. Jeśli o to chodzi, no tu mamy tylną wycieraczkę i tak dalej. Wycieraczki są automatyczne, tu są czujniki parkowania, tryb eko, czyli na przykład nam gaśnie, jeżeli stoimy na światłach. Tutaj możemy wyłączyć, jeżeli dzieci zostają na przykład w aucie i wychodzimy gdzieś do sklepu i się ruszają, wiecie, w aucie czy coś, no to możemy wyłączyć alarm jakby w środku, żeby się nie włączał. Tutaj jest ten panel taki dotykowy, całkiem fajnie to wygląda, to, no, ekran jak TFT, ale bardzo, przyznam wam szczerze, że jestem fanem takich rozwiązań w, bardziej niż na przykład w porównaniu do tego systemu w Lexusie GS300H, gdzie masz tą jakby myszkę czy coś, czy ten BMW iDrive. To jest kosmos, stary, dobry dotyk, naprawdę fajnie działa. Tu jeśli chodzi o aplikacje, tu jest Apple CarPlay, MirrorLink i Android Auto. Wszystko jest tutaj, czyli możemy sobie podpiąć i bardzo fajnie to działa. Nie wymaga żadnych dodatkowych opcji. No tu mamy temperaturę, tak, automatyczną klimatyzację. Tutaj mamy tryb nawiewu, gdzie ma nam wiać na nogi, na czapkę albo na... Tu jest na czapkę. No i to właściwie tyle. Tu mamy cieplej, tu mamy... Tak, tu jest cieplej, zimniej. Tu mamy jeszcze gniazdo kolejne 12 V. I tutaj jest jeszcze obok, nie wiem czy widać, USB port. Możemy sobie wpiąć, co chcemy. No i tam jest taki mini schowek. Tu w ogóle schowków jest tak... Tutaj też jest jeszcze jeden schowek. Tu mamy oczywiście elektrykę 4 razy. Elektryczne lusterka też. Tu jak widać buteleczka się nie większa niż 500 ml zmieści. Także no niestety to tyle. Regulacja, tutaj mamy tempomat. Jeżeli chcemy świata automatyczne, tu mamy regulację jeszcze, jeżeli ktoś chce regulować kierownicę góra-dół. No i tutaj na przykład jest jeszcze temat szyber dachu, tak jak mówiłem, panorama. To wam zaraz pokażę, jak to się otwiera. No niestety minus jest taki, że ten guzik trzeba cały czas trzymać, bo jak słyszycie, jak go puszczam, to niestety się nie otwiera. No i tu mamy teraz całe okno na świat. Oczywiście, jako że jest to panorama, nie da się jej w żaden sposób otworzyć. Także to jest po prostu tyle. Więcej powietrza nie wpuścimy do auta w żaden sposób. No i co, wracamy dalej. Tutaj skrzynia manualna, 6 biegów. Tutaj jest ten tak zwany peugeotowski grip control, że pomaga nam po prostu z trakcją, jeżeli chodzi o wznoszenie się gdzieś, czy jakieś śniegi i tak dalej. Tu jest najdziwniejszy ręcznik, jaki w ogóle w życiu widziałem. To kompletnie nie mam pojęcia w ogóle, dlaczego tak. Tak się go zaciąga, tutaj się naciska guzik i się go spuszcza. Tutaj mamy schowek na chyba tę 500 ml wodę. No, no, o! Okej, dobra, czyli nawet, to ja nie wiem właściwie, co tam można włożyć. No, klucze od domu.
No i jak widać, nie ma podłokietnika. Są fajne fotele z bardzo fajnym wyprofilowaniem tutaj, ale no niestety nie ma trzymania. Przepraszam, nie ma w żaden sposób opcji opierania ręki, także ani z tyłu, ani z przodu nie mamy żadnej możliwości. Po prostu to jest guziczek od panoramicznego dachu opierania ręki, więc niestety będziemy opadać. No i to by było na tyle. To zobaczmy, jak tym się właściwie jeździ. Tak z czystej ciekawości fajnie by było. Tutaj mamy silnik benzynowy w chwili obecnej 1.2. 110 koni, są trzy wersje, 90, 110 i 130. Uturbiony, trzycylindrowy, jest jeszcze wersja dieslowska 1.6, ale przyznam Wam szczerze, no ja jestem ogólnym zwolennikiem silników benzynowych i przyznam szczerze, że bardzo fajnie to pracuje tutaj. No dobra, to jedziemy z tematem. Jedyneczka. A, ta kierownica jest mała, ja pierniczę, czym dobra. To jak widać, mam 1,85 m i kurczę, przyznam Wam szczerze, że mogłoby być lepiej. Ta kierownica to jak zabawka. Kosmos. Dobra, zobaczmy. Pojedziemy sobie. No dobra, no to co, w drogę. Bardzo wygodnie się siedzi, bardzo wygodnie się jedzie w ogóle. To jest bardzo fajnie zrobione, że jest ten tryb eko, dzięki czemu autko nam gaśnie, tak jak mówiłem, już na światłach, ale przyznam szczerze, że zupełnie zapomniałem, przyjechałem Lexusem, automatyczna skrzynia biegów i byłem troszeczkę zszokowany, że auto mi nie zgasło, jak puściłem sprzęgło, ale też fajnie to działa jako hill holder. W aucie jest trochę głośno, muszę przyznać. I to trójka troszeczkę tak dziwnie harczy. Nie jakoś wybitnie głośno, ale no, przyznam szczerze, spodziewałem się troszeczkę cichszej jazdy w aucie z 2018 roku. Hamulce są bardzo dobre, to na pewno. I przyznam szczerze, że pomimo, że mam 1,85 m, wzrostu, o, nie wiem, czy widzicie, co tam się z tyłu dzieje, ta klapa, ta półka jest niezamknięta i w ogóle nic nie widać praktycznie. To jest jedna z rzeczy, które naprawdę potrafią irytować. Ale jest bardzo dobra widoczność. No wiadomo, na auto jest podniesione troszeczkę, no to jest taki, powiedzmy, SUV. No i jest o wiele lepsza widoczność niż w na przykład 208 czy coś. A czujniki parkowania i kamera cofania naprawdę pomagają, jeśli chodzi o parkowanie. I przyznam szczerze, że jak na auto do miasta, czy nawet jakieś, no nie wiem, jakieś przerzucanie kurierskich paczek czy coś, jakby złożyć te fotele, tam jest 1194 litry pojemności przy złożonych fotelach, to jest naprawdę dobrze. Szczególnie, że auto ma naprawdę fajny promień skrętu, fajny, no w sensie no, prawie jak brytyjska taksóweczka, także to naprawdę fajnie pracuje, jest naprawdę takie zwinne w mieście. A może my sobie pojedziemy w lewo, tak właściwie? Pojedziemy sobie w lewo i co? I zobaczymy, co dalej. Auto nam się włączyło. Teraz pojadę na autostradę i zobaczę, co się dzieje na autostradzie. Tu mam taki krótki odcinek. Spodziewam się absolutnej rzezi, ale może będę miło zaskoczony. Jakoś specjalnie auta nie będziemy pałować. Fajnie tu się jeździ, przyznam szczerze. Ale na autostradzie robi się naprawdę głośno. Jadę 70 mil na godzinę, 3,5 tysiąca obrotu na piątym biegu, wrzucimy szósty, 2,5, ale no hałas jest, nie wiem, jak mikrofon to wyłapuje, ale bardzo fajnie auto się trzyma, muszę przyznać.
I pomimo tego, że to jest dosyć, no nie jest to jakoś wybitnie wysoki samochód, ale no jest podniesiony względem na przykład takiego 208, ale jest naprawdę solidnie się trzyma drogi, co trzeba naprawdę oddać Peugeotowi. No nie jest to auto w żaden sposób sportowe, ale podoba mi się. Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Odwalili kawał naprawdę dobrej roboty. Jest duży nacisk na komfort względem frajdy z jazdy, ale ta frajda z jazdy z tym silnikiem 1.2 wcale nie musi być najgorsza, powiem Wam szczerze. Jest naprawdę spoko. I teraz zobaczmy. Teraz. Martwi mnie ta trójka tutaj troszeczkę wchodząca tak dziwnie, ale to jest podobno normalne. Teraz w ogóle pojedziemy w takich grubych wybojach i zobaczymy, jak to się sprawdza na wybojach. Dwójeczka, redukcja. Tu jest też fajny patent, że nawigacja pokazuje, pomimo że nie jest włączona nawet, pomimo że nawigacja nie jest włączona, to pokazuje nam, jakie jest obecne ograniczenie w miejscu, gdzie jesteśmy. Bardzo fajnie jest to zrobione, moim zdaniem. Skrzynia też mięciutko chodzi. Biegi wchodzą mięciutko, ale sama skrzynia jakby, no nie wiem, tak mechanicznie pracuje, tak jak w samochodzie przedstawiciela handlowego po 100 tysięcach mil. Jest to dosyć dziwne, biorąc pod uwagę, że auto ma obecnie 2243, no ale lepszy ryc niż nic. Bardzo mi się podobają lusterka, widoczność, w ogóle tu jest fajnie wszystko rozwiązane, muszę przyznać. I teraz sobie polatamy po dziurach i zobaczymy, co tu się będzie działo. A dzieje się dosyć sporo. No nie, tłumienie jest dobre. Widać, że tego typu auta naprawdę na dziury, szczególnie w brytyjskich drogach, ja tam w Polsce nie byłem 6 lat, ale z tego, co pamiętam, u nas w kraju nie było zbyt wesoło, ale ja Wam powiem szczerze, że w Wielkiej Brytanii wcale nie jest lepiej, jeśli chodzi o drogi. I muszę przyznać, że bardzo fajnie to tłumi. Fajnie w ogóle te fotele trzymają, fajnie, komfortowo się siedzi w ogóle w tym samochodzie. Więc trzeba przyznać, że tak jak mówiłem na początku, na długie trasy jest ok, bagażnik jest spoko i tak dalej. Wszystko gra, ale... Patrzcie, nie opuściłem tej klapy. Wszystko gra, ale przyznam szczerze, że to auto jest bardziej miejskie. Chociaż to też troszkę dziwne, no bo wtedy, jeżeli szukamy czegoś do miasta, to już lepiej takiego, nie wiem, Yarisa czy coś kupić, niż po prostu takiego 2008. Ja tam jestem zadowolony, fajnie się tym jeździ. Dobra, i teraz zobaczmy, jak tym się zawraca. A zawraca się bardzo fajnie ze względu na kamerę cofania i czujniki parkowania. Aha. Jak widać, czujniki działają całkiem sprawnie. Liked everything, but there is one more thing. Jeszcze zobaczmy, jak tu schowek się prezentuje. O, chyba testu iPada nie będzie. No ja pierdzie. No nie. Niestety schowek. Ja właściwie nie wiem, szczerze. Może butelkę wody wejdzie? Jej, sukces, dobra. Czyli coś się jednak zmieści, ale rewelacji nie ma.